stary za czasów PRL-u. Zarąbiście jest, jest zarąbiste czasy, kumasz to? Maluch, jadę maluchem. Nie stać mnie na paliwo, ale jadę, jakoś koń ciągnie malucha, ja mam cygarko, patrzę sobie przez okno i chilluję esse, bo miałem dożywocie w Stanach. Zarobić. A to chyba z pierwszego dnia The Escapist, nie? Tak mi się wydaje, z pierwszego rana, bo 31 dzień. Spartiatics! Reklama! Ja widzowie, szybka reklamka, najtańsze giereczki oczywiście na... Eneba, a ja już pokazuję wszystko co i jak. Także najlepiej pierwszy link w opisie, przez niego wejdźcie i zróbcie zakupy, wtedy Eneba będzie wiedziała, że jesteście ode mnie, wspomożecie, deal będzie dalej z Enebą. Także jak macie ochotę, to to zróbcie. Co, ja już pokazuję wszystko co i jak. Także przechodzimy na Enebę. Pyk, jesteśmy na Enebie i teraz tak, tutaj macie różne promocje, które są w tym momencie. Tutaj Black Friday się kończy aktualnie, więc nie wiem kiedy to oglądacie, chwilę po wstawieniu filmu jeszcze powinno być, a jeżeli oglądacie dzień albo dwa dni po, to możliwe, że już się zaczęła nowa promocja, także najlepiej zerknijcie na NB sami, a ja pokażę wam najlepiej to, co się tu nie zmienia, jest stałe, czyli na przykład God of War to na PC-ta 2K18 120 zł. Chyba dwa tygodnie temu mówiłem o tej grze na reklamie i kosztowała 160, widzę, że staniało o 4 dychy, także jak macie ochotę, to kupcie. 120 na Steamie, ta gra chyba 200, coś takiego. Spider-Man też na Steama, Days Gone, z tego co wiem, bardzo dobra gra, to samo Horizon i tak dalej, także macie tu sporo dobrych i dużo tańszych gier. Wejdźcie sobie też na Games, Steam Games i tu macie różne giereczki, jak macie ochotę sobie poprzeglądać, możecie wpisać cenę jaką, możecie wpisać na jakiej platformie, jaki typ gry i tak dalej, to najlepiej sobie sami przyjrzyjcie, jak macie ochotę, szukacie nowej gierki do zabicia czasu lub po prostu jakąś fajną gierkę chcecie odkryć. I tutaj oczywiście też możecie wpisać tytuł gry, której szukacie konkretnej. Prawdopodobnie będzie tutaj sporo taniej niż na Steamie, Originie i tych innych platformach, na których się kody aktywuje, które kupisz sobie tutaj. Także co, ja polecam zapoznać się z Enebą, jak jeszcze tego nie zrobiłeś. Pierwszy link w opisie, polecam przez nie okupować, wtedy Eneba wie, że jesteście ode mnie. I co, i to tyle. Dzięki, że oglądacie reklamkę, dzięki, że kupujecie i używacie Eneby. Też używam od dawna i co? Zapraszam do oglądania szocików dalej, bo giga oddały od widzów. Gigacza. Dzięki widzowie, bo to dzięki wam jest partner. Kocham was. Siema. Piękny shot krecik. Dobrym shotem zaczynamy. Kiedy udało ci się ledwo zdać poprawkę z matematyki, co? Mara! Pieprzyć w dupę was! Pieprzyć i was też! Pieprzyć w dupę. Mara! Pieprzyć w dupę was! Pieprzyć i was te... Ale że krecik na pierwszych dwóch shotach z października, to dwa jego topowe shoty są. O chłopie, że krecik podbił październik. Ty, co jest krecik? Kolejny shot twój. Co się dzieje? Tylko ty shoty robiłeś w październiku? Stary, wysyła cię do sklepu. Śmieciu. Pół ma być, rozumiesz? A to pamiętam, to kilka dni temu było, pamiętam. Bartuś chce się przypodobać Nolifowi. Co to jest? Jest coś takiego jak operacja powiększenia fujary? Mam wrażenie, że się gorzej wtedy w tym. Jest coś takiego jak operacja powiększenia fujary? Jest, widzowie, ostatnio... Znaczy co? Idol już łysieje. Dobra, nie oglądam tego, bo to jest propaganda, od razu mówię. To jest propagandowy filmik. Idzie czy nie? Aureliusz, ciekawa propozycja. Idzie tu czy nie? Aureliusz, ciekawa propozycja. Idzie czy nie? Idzie tu czy nie? Pięknie ucięte. Żegnasz dyrektora szkoły. Pieprzyć cię szmatą! Rodzinę twoją pierwszą dopadnę. Nara. Pieprzyć cię szmatą. Rodzinę twoją pierwszą. Oczywiście to jest RP, to są żarty. Gdy chcesz stracić pracę, co to było? Tego nie pamiętam. Mam nadzieję, że czarny rycerz. Pieprzyć tu. Mam nadzieję, że czarny rycerz. Po II wojnie światowej, co to? No ja ze starym też tak krecik. Miałem. Chodziliśmy miny rozbrajać po Niemcach jeszcze, które zostały w Polsce na granicy.
No ale co, no zawsze coś. No ja ze starym też tak... Piękne zabawy to były, starym... nie to co teraz. Zero ryzyka. Zero ryzyka to zero Friday, luj. Taka prawda jest. Kiedy chcesz iść na prostytutki, ale żydzisz pieniędzy. Co to? Może ściągnąłbym jeszcze te shadery. Czy gramy na takiej płackiej szmacie? Nie no, shadery nie potrzebne. Może ściągnąłbym jeszcze te. Nie wiem. Nie wiem jak wpadłeś na tytuł tego shota, ale no nie, źle tam z garkiem jest konkret. Jamal po 18 latach spotyka ojca. Wiesz o mnie? On nie wie! Wiesz o mnie? On nie wie! Jamal! Sadgę dla Jamala, on nie wie. Kiedy próbujesz się popisać przed ojcem dziewczyny. Pamiętam to. Bardzo ciekawe i trafne spostrzeżenie na temat tak trudny i bardzo potrzebny do poruszenia w dzisiejszych czasach na... No tak. Na wiesz... Bardzo ciekawe i trafne spostrzeżenie na temat... Jest. Ale co, udało się? No udało się, no najważniejsze. Sam wiesz kto, kiedy niby się pomylił. Chyba nie. Serio mi dała energię to gówno. Chyba przez te orzechy. Chyba nie chodzi o RB słynnego. Ja myślałem, że to normalnie Lion. To chyba nie chodzi o niego. Co? Co ty piszesz? Ty, to jest risky shot, no ale puszczę, bo dzisiaj jest dzień shotów. Bob, siedzisz sobie gdzieś w okopach na Ukrainie, ale to... Ale widzowie, to jest tylko żart. O. Boże! O. Boże! To jest za mocne. Przysięgam ci, że to jest za mocne. Kiedy spytałeś matki, czy zrobiła już farmę kaski. A co, obejrzmy. No właśnie zrobiłem Blackbo. A dzieci to mnie nie interesują, czy je będą. Ważne, żeby były. No tam, no masz, żeby były i przelewik przychodzi. Pokaż to. To jest real dla ciebie? Pytasz się księdza. Nie, dobra, obejrzę, ale naprawdę, będę musiał chyba to wyłączyć w trakcie. Pytasz się księdza, co najbardziej lubi robić na parafii? Pieprzyć dzieci! Nie, dobra. Nie. Ja pierdzielę. Nie, widzą. Naprawdę takich shotów. Stary budzi cię o 6 do szkoły. Czemu ty mnie w plecy, głupia szmatu, bijesz? 6 rano? Czemu... Aha. Kiedy matka nie kupiła staremu browarów? Szmatą jesteś! Ty, ale krecik szaleje, ty, on w październiku wszystkie to powieszone są krecika prawie. Co jest, dupa? Ty podbiłeś październik. Piękny shot. Sparta, gdy zobaczy mieszkanie RB. No, znowu RB, ale dobra. Ja pierdzielę, za to jest buda dla psa. Rozkminy starego, napieprzonego. Wyobraź sobie perspektywę robaków, które urodziły się i żyją na tym kawałku mięsa. Oni myślą, że są jedyni we wszechświecie na tym kawałku. Oni się zastanawiają, co jest wokół nich i tak dalej. Oni ogarniają powoli, wiesz o co chodzi? Oni myślą, czy jest coś poza tym mięsem na świecie, czy nic. Bardzo mądrze. No co, no mądra teoria. Rodzisz się na Śląsku, ta? Pieprzaj szybciej, szybciej. Pomiń samouczek, ty szmatławcu zapieprzony. Pomiń ten samouczek, kop, kop. Fajny nawet, nie pamiętałem tego shota. A fajny. Masz 12 lat, budzisz się rano w piwnicy. Ja myślę, że to moja babcia jest. Ona mnie tu więzi. To nie moja babcia. Ja myślę, że to moja babcia jest. Rel? Nie moja. Rel? O chłopie. Wyborca trzeciej... Gdy pierwszy raz widzi wodza. Mogę powiedzieć, że pasuje mi na przywódcę i tyle no.
Adolf! Mogę... No co, no i pasował. Znaczy się... Włodymyr Zaleński po wojnie. Dajcie widzowie. Ruscy zaorani. Putin już w karcerze, jest git. Ez. No i prawidłowo, ez. Kiedy dziadek nie weźmie swoich leków na dwubiegunowość. Już dodaję, bo pamiętam jak. O kurde, jak się dodawało. Ty, jak się dodawało? Nie, lepszy to był shot z tym Smigolem. Pewnie widz później jakiś wyśle, jeżeli to tutaj nie będzie. Ale był shot ze Smigolem, pamiętam, dobry. Czekajcie, pozamykam karty, bo widzowie uczą mnie, żeby zamykać. Niemcy w 43. Dobra, gazujemy dzisiaj. Co ty w dupę za szoty robisz? Głową coś masz. Opanuj się, opanuj się. Bambo, kiedy... Czej, nie no! Nie można takich nazw. Nie masz, tam jest napisane niestety. Bambusie. Ty bambus na drzewo mi spi... Ale tu widać, o co chodzi na filmie. Chodzi o roślinę w Minecrafcie. Jesteś nadzorcą niemieckim, a żyjesz w 39. O, sorry. Piec by się przydał fizyczny, a nie szkielet. Tu mega dużo mobów jest, co mają bardzo mało HP. Jak to brzmi z tym opisem? Nie! Kiedy ktoś pyta... Nie, nie będzie tego, co myślę, prawda? Bo ja to ostatnio to skipnąłem, bo się bałem obejrzeć. Generalnie piję przy dzieci. Nie, dobra, nie oglądam tego. Nieważne. Kolonizacja czego? A nie! Miałem cię przejąć. Uj, szmaty, ci prawie łeb uciąłem. Farta masz. Wyłapię was niedługo i w klatki poza... Nie, dobra, z takim tytułem... Nie można, przepraszam Twitcha oczywiście. Nie, no taki tytuł nie może być. No gdzie, no nie może być takiego tytułu. Zastanów się, co ty w dupę robisz. Oczywiście przepraszam Twitcha, tak? To powinno być do kasacji. Kiedy twój stary idzie na wywiadówkę z nadzieją, że da ci w domu ostre lanie. To jest to. To jest to. To musi być to. To musi być to. To jest to i luj. To musi być to. To jest to, to jest to. To jest to ilość. To ma być to. To jest to. Słuchaj. Nie wiem, co się dzieje. Opis jest zły, ale nie ma na szocie nic, co poprze ten opis. Oglądasz PH i słyszysz oddech na swoich plecach. Idzie tu czy nie? Gdzie tu? Komornik podczas windykacji. Kurde. Wpuść moje nogi, ty głupia szmato stara. Fajne, fajne. Reżyser Netflixowej adaptacji Wiedźmina zapytany o przyszły sezon. Co ty mi piszesz? Uspokój się. Pieprz się o Witchera. My go będziemy robić później. Potem mi napiszesz. Ja zapomnę zara. Zoba. Black Cock. Co ty mi piszesz? Uspokój się. No tak. Pieprz się o Witchera. My go będziemy robić później. Potem mi napiszesz. Ja zapomnę zara. Zoba. Black Cock. Najważniejsza rzecz jest. Black Cock. To jest najważniejsze. Chodzi o czarnego koguta. Ma być... Bo to się tak mówi, tak? Dobrze mówię po angielsku? Najłatwiejszy boss w grze. Old Crazy. Old Crazy? Ty, on już padł. Ja już wygrałem. No nie mów, że to jest najsłabszy boss w grze. Kurde! Co się dzieje w dupę? Ty... Old crazy. Jest, jest, leci. Kiedy stary przyniesie do domu inny rodzaj węgla. Jest, jest, leci, leci. Bambo przepala ładnie. Nice. Piękna sprawa. Jest, jest, leci. Suchy pot, ty masz te szoty takie bardzo abstrakcyjne, naprawdę. Ty jesteś chyba artystą, niestety niezrozumianym, ale ja doceniam, że ty się starasz, także będę dalej oglądał twoje szoty. Miły upominek dla Josepha Bratana. Joseph Bratan, witam na streamie, witam. O, proszę.
Józef Bratan. Ale on serio wtedy pisał siema, to naprawdę był on. Ja wierzę, że to on był na streamie. 14-latka do Demonza. Mega sus. Nie tykaj mnie, nie tykaj mnie! Dzięki. Gentleman. Nie zrobił tego. Pracownik obozu zapomniał? Co? Masz rację, kur... Jopie! Masz rację. Good ending drugiej wojny. No i tak powinno być, niestety. Nie Mega sadge widzowie. Ten jeden dzieciak w szkole. Jaki? Muszę kogoś zbić. Amerykański policjant. Gdzie ta paruwa, bo słyszę jak dyszy. A chętnie bym ten oddech zatrzymał. Ja pierdziel. Zastanów się, co ty za szoty robisz. Partiatyk do swojego widza, wiadomo. Nie. Ale to jest tytuł, jest brzydki dość. Wiadomo jakiej to znaczy jakiej. To jest brzydki opis, brzydki opis. Bill Gates, shut the fuck up, ugly man. Shut the fuck up, stupid fuck. Get the fuck out from here, ok? Fuck you, American shit. No co ty za szoty robisz? Jak rozmawiałem z widzem po angielsku, po co to dokumentujesz? Po co to zapisujesz? Zwykła rozmowa z kolegą. Tomasz Hajto. Zapieprzysz szmata. Zobacz to. Idziesz sobie normalnie, a tu ci babka wyskakuje. No. Rozmowa niemieckich. Czemu ciągle o tym samym te szoty? No, nie róbcie ciągle nazw tych. Normalnie lekkie gazowanko, to nic złego. Posłuchaj, jak chcesz robić takiego szota... Przepraszam oczywiście każdego na planecie. To nie możesz robić oczywistej nazwy. Bo właśnie o to chodzi, żeby nie robić tak, bo ktoś dostanie bana. Sparta w restauracji w Azji. Oni nie mają widelców, pieprzone szmaty. Oni nie mają widelców, pieprzone szmaty. No i tyle. Oglądasz filmik wersów. No. Ty w rozmowie ze znajomymi o ostatniej aferze o Kerfusiu. Też nie wiesz, kto to zrobił. TF. Porypana sprawa. Porypana sprawa. Ciekawe, kto to zrobił. Nie mogę. Dobry shot. Fajny, bo taki nieoczywisty. To jest plus tego shota. Kiedy wychodzisz ze szkoły do domu w grudniu? Czemu? Czemu jest noc? Ej, Bugen? Co się stało? Bugen! O! W dupę Bugen się świat zbugował. Pamiętam tego shota. Bugen. Co autor miał na myśli? O, i suchy pot jeszcze to zrobił. Chłopie, nikt nie rozumie twoich shotów, a ty jeszcze piszesz, co autor miał na myśli. Co to jest za shot? Suchy pot, czy ty jesteś popieprzony? Obejrzmy to. Mambo! Do pieca idziesz. Ja pierdzielę, nie wyrobię. Suchy pot, no. Kiedy kłócisz się z panią o ten jeden punkt do miernej. Pamiętam to, suchy pot, chyba wczoraj, nie, 3 dni temu. Nikt tego wtedy nie zrozumiał. Nie włączaj, nawet ty suchy pot to piszesz. Ej, serio, suchy pot. Sam tego nie rozumiem. Aha, no i to... Ale zobacz, suchy pot. Nikt nie rozumie tych shotów, ale i takie ludzie oglądają. Fajnie, to mi się podoba, suchy pot. Masz talent po prostu. Jesteś naturalnym talentem. Ukraiński żołnierz na froncie. Co? A jak się lata? No nie, no kolejne te, ścierwa. Już was zabiłem wystarczająco. Patrz to teraz. Nawet. Czekaj, gdzie my byliśmy? Słowo wypowiedziane tuż przed tragedią. No nie mów, że ty najsłabszy po zgrze.
Ale fajnie ucięte, to mi się podoba. Kiedy babcia powiedziała, że głosowała na PiS. Nie wyrobił, dupa. Twój stary. Czyj. Ale chętnie kogoś zadźgam za pieniądze, bo ja i tak mam dożywocie. W grze. Radziecki żołnierz podczas II wojny światowej w sklepie z zegarkami. O, jest zegarek, ale ja go mogę ukraść. Po co go kupować? No. Dżamal wyładzia się z lasu, co? Sam tu jest ze skrzynką. A ta skrzynka jest niechroniona. To w sumie mogłeś tu już uciąć. Co ty tu tak samotnie siedzisz? Nie, uznajmy, że widz uciął po tamtym zdaniu. Bo to wtedy jest lepsze. Górnik za komuny. O Jezus Maria. Oj, oj, oj. Boże. Słońce. Boże. Boże. Tlen. Szef plantacji po zakupie młodego pracownika. Po zakupie pracownika, no chłopie, no to brzmi już samo w sobie. A Bambo jak ma rosnąć? Też pieprzony nie chce urosnąć, tylko siedzi i nie robi. Tu chodzi o roślinność, każdy o tym wie, prawda? Mąż do żony, kiedy ona chce wyjść z kuchni, a obiad nie gotowy, co? Gdzie? Gdzie? Gdzie ty szmato pieprzona? Gdzie? Nie, dupa. Chłopie, opanuj się. Opanuj się w dupę. Kiedy stary nie zdążył do kibla i wali srakę w krzakach. Szybko! Sparta brodacz wyszedł do ogródka i zapomniał, jak wrócić Oldgę. Co? Gdzie jest dom? Gdzie jest dom? Mega Oldgę, widzowie. Mega Oldgę, no mega w dupę Oldgę. Rel? No. Kiedy obraziłeś cichego chłopaka z twojej klasy? Co to jest? Zamknij pysk! Zabiję was wszystkich! Suchy pot. Chodź tu. Czy ty jesteś cichym kolegą z klasy, czy mi się wydaje? Sam tytuł już mnie rozpieszczał. Policjant do Grzegorza. Ale ile ty oddechów na minutę bierzesz? Widzowie, ile? Max 4. Czekaj, co to jest? Stary, gdy szuka kiełbasy w lodówce. Całe to zjedliśmy? Co to ma być? Kto to zeżarł? Kto to zeżarł, pytam? Ty, całe to zjedliśmy? Sparta skacze po diku Alberto. Tak jedziesz. Tak skaczesz, chłopie, piękne czasy. Ale czemu? Tak Lojsty. Kaczyński mówi o najlepszym sposobie na zarobek w Polsce. O. Musisz się szmato mnożyć. Tyle. Inwestycja. Ukraiński żołnierz, jakim zabraknie. Czekaj, co? Dobra, co z tym? Mam plan. Patrz! Dobra, co z tym? No to jest dobra. Sparta na egzaminie praktycznym prawo jazdy, ta? Wyskocznia, wyskocznia! Nie, nie, wrakser. Jopie! Wyskocznia, wyskocznia! Piękny egzamin to był. Nigdy go nie zapomnę, widzowie. Sparta na wycieczce w USA. Gladgi. Zobacz ile tych, czarnych. Ja pierdzie. Czy ty rozumiesz w dupę pajojo, tempaku pieprzony, że masz nie robić dosłownych szatów? Ja pierdzie, no nie można tak. Tomasz H. 2007. Siema. Stary jedzie. Potrącę cię. Siema. No co? Co wina Tomasza, że akurat przez plażę szły pasy? Znaczy się, czekaj. Dobrze? Stary, próbuje cię nauczyć jeździć. O Jezu.
Jezu. Ale tak ucięte są najlepsze. Początek NNN. O, to na czasie. Nie jestem uzależniony. Mam nad tym kontrolę. Nie jestem. Ale spokojnie, widzowie, bo to się od piątego zaczyna. Sparta, kiedy osoba spoza kontynentu, robiąca legalną pracę w branży rolniczej. Jak mówiłem, żeby naokoło pisać. Chłopie. Ty serio to wziąłeś bardzo do siebie. Ja pierdziele, gdzie jest zboże? Co za szmata w dupę, gdzie jest zboże? Ja pierdziele, gdzie jest zboże? Przemyślenie. Ty. No i luj. Ja myślę. Nie da. To jest mocne. To jest tak popieprzone. Nie wiem, widzowie, już mam tak spieprzony humor przez codzienne przeglądy TikToka i te wasze szoty, że już bym się z gówna zaśmiał na ekranie, jakby było. Po prostu by gówno leżało. Kto ukradł rower, teraz mi powiedz. Jest czterech. James, Alex, Jordan, Fred. Jest o piątego nie widać, Susie. Sparta podczas grania w jakąkolwiek grę. NIC NIE WIDZĘ! Serio, w dupę widzisz coś? Widzisz tu coś? No przecież nic. Pewna grupa społeczna w 39. Sus. Ty, ale czemu jestem w jakimś obozie? Ty. Ja pierdziel. Ej, to jest dobry. Niby o ten sam temat to już był 50 razy, ale nawet fajne, bo takie bardziej świeże. Lepiej, lepiej. Lekarz po zdalnych. Zaczyna mi gardło boleć, chory zaczyna być, czuję się jak gówno. Zjedz cytrynę. Zaczyna mi gardło boleć, chory zaczyna być. No i git, no. O, to było dobre. Golum versus Smigol. Dobra, poczekaj. Mam plan. Nie, cicho bądź. Mam plan, powiem ci go. Dobra, poczekaj. Mam plan. Miłość, piękny szok. Nie, cicho bądź. Mam plan, powiem ci go. To serio brzmi tak, jak ten lektor na TVN-ie mówi. Władca Pierścieni leci i lektor to mówi. No piękne to jest. Z Gredek, gdy otwiera książkę od Pottera. Czaj. Skarpeta! Wybielacz też we... Cze... Stary dzień po twojej osiemnastce. Napij się! Jezus Maria, no co on sączy? Ty zapomniał odkręcić, debil pieprzony. Cześć, typowy Sparta. Pokaż. Czemu filmy o dwóch mężczyznach na PH są najlepsze? Bo pewnie tylko tam możesz zobaczyć rodzin... Nie. Ale przecież zrozum. To są żarty, prawda? Stary, kiedy obraziłeś jego ulubiony serial, pokaż. Pieprzone w dupę Neandertale. Zapieprzony śmietniku. Co ty piszesz na tym czacie? Poślizg śmiecią w twojej matce dzisiaj będę robił. Ty parchu pieprzony. Nie obrażaj tej cudownej gry. Ja... Serio nie wyrobię. Jesteś przypieprzony? Ale pasuje ten opis. Gracze w 2177 roku? Serio zmusili mnie do tego, żebym kliknął myszką fizycznie. Za 2K golda? Co to jest za praca niewolnicza, chłopie? No jasne, że nie, Olku. Ale to jest prawda, tak myśli, chyba będzie. Wymusili wysiłku na mnie? Tak będzie, nie? 100%. Próbujesz uciec z domu starców, ale personel za tobą wybiega.
Co się dzieje? Polak na stacji benzynowej nigdy. Pokaż. Nie, stać mi. Za fula. Smutny to jest szok. Nie, stać mi. Za fula. To jest... Ale jest. To jest smutny shot, ale dobry, serio dobry. Jesteś utopcem. Boże, co to jest? O właśnie, musimy tam iść. Boże, co to jest? On ma dwa miecze. Nie, jak on mnie dogonił, widzowie, jak on mnie dogonił. Stare baby, kiedy zobaczą drona. To było dobre. A właśnie, no i dlatego mówię, żebyście wysyłali, bo za 9 wyświetleń nie znaleźlibyśmy tego na stronce. O kurde, UFO. Antoni Macierewicz. Ej! Z czego ta brzoza? Nie da się jej ściąć. Kiedy Sparta odpali się po półrocznym poślizgu. Wraca nasz staruszek. Wraca nasz staruszek. Piękne. Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć.